Szanowni Państwo, zbliża się koniec roku 2022. Jest to szczególny rok również dla Banku Spółdzielczego w Limanowej, bowiem w tym roku obchodziliśmy 145-lecie nieprzerwanej działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej. Był to rok dla nas, który zapamiętamy jako pozytywny, bowiem udało nam się zrealizować zamierzenia, które przyjęliśmy w swoim planie finansowo-ekonomicznym na rok 2022. Jest to dobry prognostyk dla umocnienia naszej pozycji rynkowej. Szanowni Państwo, nie byłoby tego sukcesu, gdyby Państwo, klienci naszego banku, jak również członkowie, nie zaufali nam i nie powierzyli się naszym usługom, bowiem przez tą symbiozę tworzymy dobro, które umacnia środowisko lokalne i daje szansę również Państwu jako klientom naszego banku. Z uwagi na to, że dobiega koniec roku 2022, chciałem Państwu życzyć, aby ten rok, który był pełen różnych zdarzeń, dla jednych pozytywnych, dla innych może i powodem niepowodzeń, aby po prostu zakończył się pozytywnie, a nowy po prostu dał nadzieję na to, że jutro będzie lepsze. Jesteśmy w okresie również świątecznym. Chciałbym życzyć, aby Boża Dziecina rozjaśniła Wasze oblicze, aby radość w Wasze serca wpłynęła i nadzieja na to, że jutro będzie lepsze. Wszystkiego najlepszego życzę wszystkim naszym klientom, wszystkim naszym członkom, rodzinom członków, aby po prostu realizowali swoje plany życiowe, aby radowali się z tego, co nam okoliczne warunki dadzą. Jest na pewno wiele niepowodzeń. Jest wokół nas stan wojny na Ukrainie. Z tego powodu wiele osób cierpi. Jest również w naszym kraju wysoka inflacja, ale to nie powód, żeby tracić nadzieję. Nadzieja to motor do intensywnego mobilizowania się i działania. Dlatego życzę, aby Wasze najskrytsze marzenia się spełniły i Pan Bóg pobłogosławił w realizacji Waszych przedsięwzięć. Dziękuję za uwagę.